Pewnego dnia, kiedy dowiedziałem się o wersji CapCut na PC, zdecydowałem się wypróbować, ze względu na to, iż robię długie i krótkie treści, i szczerze, dla mnie CapCut jest rewelacyjny. Ale jakie są główne różnice pomiędzy wersją darmową a wersją Pro? Niby to 40 zł, ale czy warto? Sprawdźmy to. Kiedy otworzymy Kapkata, to w pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy nasza licencja Pro jest aktywna. By to zrobić, trzeba zobaczyć w tym prawym rogu, tutaj u góry, czy macie zaznaczone i wyświetlane taki znaczek Pro. Jeżeli tak, to oczywiście macie dostęp do wszelkich funkcjonalności, jakie oferuje Kapkata, zarówno w wersji na komputery, jak i na telefony, czy też w przeglądarce. Jeżeli tak, możemy przejść do zobaczenia i pokażę Wam wszystkie takie najważniejsze funkcje, które oferuje oczywiście Kapkata w wersji Pro, ponieważ. Podejrzewam, że wersję free już znacie, więc nie będę o niej opowiadał. Nie będę wam opowiadał o każdym filtrze, o każdej animacji, przejściu i tak dalej, bo nie sposób byłoby to ogarnąć czasowo. Dlatego jedna rzecz, która jest warta zapamiętania, to jeżeli wejdziemy sobie tutaj w prawym, lewym, w lewym to jeżeli wejdziemy sobie tutaj w lewym górnym rogu, zaznaczymy jakiś tutaj na przykład przejścia i wylistują nam się wszystkie przejścia, jakie oferuje nam CapCut, to wersja darmowa to jest oczywiście taka standardowa, która nie ma tego prostokącika Pro. Jeżeli macie ten prostokącik Pro, znaczy, że to jest dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które wykupiły abonament Pro. Okej, okay, ale to, co najbardziej mi się podoba w wersji Pro i to, co najbardziej rozróżnia wersję Pro od darmowej. To prawa strona, czyli jeżeli zaznaczycie sobie medium, w moim postaci jest to po prostu film i przejdziecie tu do prawego okna, macie zaznaczoną pierwszą podstawową zakładkę, czyli film oraz podstawy. To zobaczcie, to, że można skalować, zmieniać rozmiar, tryb mieszania. To wszystko jest w wersji darmowej, więc to jest do zobaczenia w każdym możliwym momencie. Jedna z pierwszych rzeczy, która jest w wersji Pro, to jest ulepszanie obrazu i działa to w ten sposób, że jeżeli zaznaczycie tą zakładkę, to AI wbudowane bezpośrednio w CapCut'a sprawdza wasz film i ulepsza go pod względem jakościowym czyli jeżeli nagraliście film na przykład w 720p ale chcecie go powiększyć na Ultra HD czy też zwiększyć mu po prostu jakość to klikacie w ten guzik i zmieniacie właśnie sobie tą rozdzielczość sztucznie trochę, ale wygląd jest bardzo fajny, zobaczcie zduplikuję sobie nasz wideo więc Alt, przeciągam na górę i teraz mamy jedno wideo tutaj na górze i drugie takie samo właśnie w tej rozdzielczości standardowej i teraz przy tym wideo u góry kliknę ulepszanie obrazu. Zobaczcie, że zgadzam się, żeby CapCut ulepszył mi obraz. W tym momencie tutaj CapCut przelicza. Zobaczcie, mamy przetwarzanie, on sprawdza nasz tutaj film i za chwilę zaproponuje swoje rozwiązanie. Mamy możliwość wybrania poziomu. Jest albo wersja HD, albo Ultra HD, czyli o wiele lepsza od tej pierwszej. Mamy to zrobione i zobaczmy jaka jest różnica. Powiększę to na cały ekran i zobaczcie, mamy to. Mniej więcej w ten sposób. To jest Ultra HD, które zostało zrobione za pomocą tej zakładki, właśnie którą kliknęliśmy. Natomiast, jeżeli schowamy, by porównać sobie nasze zdjęcie, i po prostu kliknę tutaj w okienko, ukrywam ścieżkę, jak sami widzicie, jest różnica w detalach. Bardzo łatwo to zauważyć, na przykład tutaj gdzieś na żylafie, że na kwiatku. Jeżeli schowam sobie i przyjrzymy się w ten sposób, że widzimy, że tutaj ten detal jest trochę zgubiony, a jednocześnie włączę za chwilkę, właśnie Ultra HD, to. Jest po prostu o wiele łatwiej zobaczyć kontury, zobaczyć teksturę. Jest po prostu ten obraz wyostrzony. Oczywiście można zmniejszyć tutaj wersję na HD, i wtedy ten obraz będzie mniej ostry. Natomiast to warto dopasować do własnych preferencji. Kolejną zakładką jest na przykład źródło światła, i tutaj za pomocą źródła światła możemy zaznaczyć i dodać oświetlenie jakiegoś konkretnego miejsca. W tym momencie, jeżeli chcemy oświetlenie twarzy, na przykład jakieś miękkie oświetlenie na twarzy. To klikamy ten guzik. Oczywiście ponownie tutaj, kapkat musi przetworzyć nasz obraz i zaproponować oświetlenie z konkretnego punktu, który chcemy i który zaznaczyliśmy na naszym tutaj filmie. W tym momencie wybieram sobie miejsce, w którym nasze światło ma nas oświetlać. Jak widzicie, zmienia się. Wystarczy spojrzeć na czapkę, czy też na bluzę, gdzie zaznaczam ten guziczek. Tak, tam pojawia się właśnie to światło. Możemy tych świateł dodać więcej, możemy zmienić światło na kierunkowe punktowe w tym momencie po prostu zaznaczam punkt i w tym punkcie będzie jaśniej. Także tych opcji tutaj również jest sporo. Można zrobić jakieś nastrojowe w postaci jakiś kolor gdzieś z tej strony na przykład fioletowy z tej strony pomarańczowy. Można się tym naprawdę fajnie pobawić. Są fajne rezultaty, tak jakbyśmy robili czasami w studiu. Kolejną zakładką jest redukcja hałasu. I redukcja hałasu to jest taka zakładka, gdzie po prostu AI z kapkata wytłumia jakieś dźwięki, które są według niego zbędne w postaci jakichś trzasków, szumów, jakichś mlaśnięć. Oczywiście, jak klikniemy, kapkat przetwarza nasz film. Mamy możliwość, oczywiście, wybrać stopień słaby lub stopień silny, więc albo kapkat potraktuje to silniej, albo słabiej, jak sama nazwa wskazuje. Kolejna zakładka, to jest ruch AI. I to jest bardzo fajne, ponieważ czasami widzimy na filmach takie coś, jakby ktoś nagrywał kamerą z ręki, albo ktoś jakby szedza na nami z kamerą, gdzie są te płynne ruchy. Więc jeżeli wasz film na przykład jest właśnie nagrany w ten sam sposób jak mój, gdzie ja siedzę, a kamera jest na statywie przede mną, więc kamera jest całkowicie nieruchoma, ale chcielibyśmy, żeby ten nasz obraz się troszkę ruszał, to wystarczy, że wybierzemy sobie tutaj jakiś z tych ruchów, czyli dynamiczny, zoom potrząsanie, albo po prostu jakiś taki miękki ruch, to zobaczcie, wybiorę sobie dynamiczny. Mój obraz jest oczywiście przetwarzany przez kapkę, ta za każdym razem jest to robione. Natomiast jeżeli zrobicie to raz, to później jest po prostu łatwiej, ponieważ kapka tylko raz przetwarza nasz film czy też nasze zdjęcie, na którym pracujecie. Jeżeli sobie przetworzy to zobaczcie, jaki mamy efekt. W tym momencie, jak puszczę, widzimy, że nasz obraz się rusza. Oczywiście, możemy to w pełni dopasować za pomocą skali, za pomocą obrotu, mniej lub bardziej, dystans. Możemy to wszystko sobie całkowicie samemu dopasować, więc ten obraz jest bardziej ruchomy lub nieruchomy, w zależności od tego, jakie tutaj suwakami wybierzemy proporcje i parametry. Kolejna rzecz i kolejna zakładka to jest śledzenie. I śledzenie polega na tym, że jeżeli nagrywalibyście gdzieś w jakimś studiu, ale poruszalibyście się po studiu, to automatycznie kapkać śledzi Waszą twarz, Wasze ciało lub Wasze ręce, w zależności od tego, co chcecie, żeby pokazał. I to wszystko właściwie z zakładki. Podstawy. Kolejna rzecz to jest wycinanie. W podstawowej wersji darmowej mamy chromaki gdzie wybieramy kolor i on zostaje usunięty, tak jak na przykład bylibyście na green screenie. I automatyczne wycinanie, kiedy kapka wycina Was automatycznie za pomocą AI właśnie stła. Natomiast spersonalizowane to jest coś takiego, że macie pędzelek i w tym momencie możecie namalować, co chcecie, żeby CapCut wyciął. Więc on teraz zaznaczył, że ma wyciąć samą twarz, jeżeli kliknę zastosuj. To wycina mi samą twarz i w tym momencie mogę podstawić pod spód cokolwiek innego. Jest całkiem spoko. Kolejna zakładka to jest maska. Tutaj nie ma żadnych rzeczy, które daje nam wersja Pro. I ostatnie to jest retuszowanie. W retuszowaniu jest bardzo dużo fajnych rzeczy. I chodzi mniej więcej o to, że mamy tutaj po prostu dodatkowe suwaki. Jeżeli chcemy, żeby nasza twarz była gładsza, albo żebyśmy mieli linię uśmiechu większą, to wersja Pro naprawdę oferuje bardzo fajne rzeczy. Jest to wszystko do retuszu, więc jeżeli sobie tutaj sprawdzicie, to możecie sobie powiększyć uśmiech, czy też tę te linię uśmiechu. W tym przypadku po prostu zobaczcie. Jeżeli przybliżej, mam tutaj tą linię uśmiechu, ale mam głupi wraz twarzy, jeżeli mam linię uśmiechu to mogę ją zniwelować tak samo jak cienie pod oczami. Jeżeli chciał mnie zniwelować, to po prostu jednym suwakiem mogę to robić. Więc na tym polega retusz za pomocą tej zakładki. Kolejna zakładka to dźwięk. I tutaj bardzo fajną rzeczą jest to, że CapCut ma wbudowane możliwości manipulacji dźwiękiem. I w wersji Pro jest na przykład coś takiego jak redukcja szumów, trzasków. I jest bardzo fajna i testowałem sobie to na swoich dwóch filmach, gdzie w jednym podstawiłem szum sztucznie, a w drugim, mówię tak, mówię teraz. I zobaczcie jak to wygląda. W tym momencie mam dwa filmy, jeden Wentuj, to jest właśnie kreatywny, ten, bo to jest w sumie najważniejsze. gdzie szumów nie mam, a drugi podstawiłem po prostu sztuczny szum pod spód mojego filmu. Bądź kreatywny, bo to jest w sumie najważniejsze, to właśnie praktyka pozwoli... Więc jak słyszycie jest różnica, w jednym mówię normalnie, a w drugim mówię jakby z szumem, który z jakiegoś powodu się po prostu pojawił. Z tym filmem nie muszę robić nic. Mógłbym oczywiście zmniejszyć mu głośność, żeby mówił troszkę ciszej. To właśnie praktyka pod... Natomiast to jest kwestia waszych ustaleń. Czy chcecie, że, czy nagraliście i wasz dźwięk jest za głośno i chcecie go ściszyć. Jest oczywiście taka możliwość. Kolejna rzecz to jest właśnie ulepsz głos. I to tutaj mamy tą redukcję tych szumów, trzasków i tym podobnych rzeczy. I w tym momencie jeżeli zaznaczasz sobie film szumem, twórz projekty, eksperymentuj, bądź kreatywny i ten... słyszymy ten szum i kliknę Ulepsz głos, Tuż to projekty, zobaczcie. Eksperymentuj. Automatycznie, Kapkat wyciął mi ten szum. I teraz mogę sobie zniwelować albo mniejszą ilość, albo większą ilość. Jeżeli wezmę na usuwanie szumu, czyli projekty, zero, eksperymentuj. Bądź... to ten szum niestety słychać. Ale jeżeli będę sobie gdzieś dodawał. To zobaczcie, że. Bo to jest w sumie najważniejsze. To właśnie Jeszcze gdzieś to słyszę. Mogę spróbować redukcję hałasu dodatkowo włączyć. W tym momencie ten hałas zostanie troszkę zmniejszony i zmniejszy głośność o jakieś 8 dB, ponieważ dla mnie jest za głośno. I teraz, kiedy puszczę to od nowa, twórz projekty, eksperymentuj, bądź kreatywny. Słyszę to zdecydowanie mniej. Mogę jeszcze spróbować gdzieś tutaj dodać troszeczkę więcej czyli na 75. Twórz projekty, eksperymentuj, bądź kreatywny. Dla mnie naprawdę bardzo fajne i okej, okay, nie ma tych funkcji jakoś super dużo. Ale bardzo fajnie działają i te podstawowe szumy, podstawowe trzaski, jakieś mlaśnięcia, jakieś dźwięki, które nie powinny się znaleźć, po prostu wycina. Więc dla mnie działa bardzo w porządku i sprawdziło się przy kilku scenach, które mi się wydarzyły. To tyle dźwięku. Przejdźmy do kolejnej zakładki. Mamy tutaj oczywiście szybkość. W szybkości to możecie zrobić slow motion albo możecie przyspieszyć film, ale tutaj akurat wersja Pro nie zahacza. Oto w wersji darmowej macie wszystkie możliwości, wersja Pro nic nie dodaje, więc przejdźmy do kolejnej zakładki, to jest animacja. I animacja jest podobnie, działa oczywiście jak filtry, jak jakieś naklejki, o których wspominałem wcześniej. Tutaj po prostu dodane są kolejne animacje, których możecie korzystać. Animacje to są oczywiście te przejścia, czyli jeżeli wasz film czy też wasze zdjęcie pojawia się, to z jakąś animacją mamy. Mamy animację wejścia, kiedy zdjęcie wchodzi. Mamy animację wyjścia, kiedy zdjęcie wchodzi z kadru i go przestajemy widzieć. Oczywiście też mamy combo, czyli coś takiego, gdzie mamy coś wejścia i wyjścia jednocześnie za pomocą właściwie jednego guzika. I tutaj po prostu dochodzą Wam dodatkowe efekty w postaci wersji pro, których w darmowej wersji po prostu nie ma. I ostatnia zakładka, o której warto wiedzieć, to zakładka dostosowanie. I w dostosowaniu mamy na przykład automatyczne dopasowanie naszego obrazu w postaci. Tutaj, jeżeli kliknę sobie, to zobaczycie, że automatycznie rozświetliło się, pokolorowało. Nasze medium w postaci mój film aktualnie, więc jeżeli wyłączę i włączę, jest znaczna różnica kontrastu, jasności gdzieś tych cieni, więc mogę oczywiście siłę tego oczywiście samemu sobie zniwelować. Zobaczcie, że w tym momencie mój film wygląda zupełnie inaczej, według mnie trochę lepiej, ale to oczywiście zostawiam Wam. Kolejne rzeczy to są wszystko wersja darmowa, więc tutaj nic się nie zmienia. Jedyne co nam dochodzi w dostosowaniu to koło kolorów. Tutaj za pomocą tych kółek. Jest to zdecydowanie łatwiejsza rzecz, jeżeli chodzi o color grading czy też kolorowanie swoich filmów postprodukcji. Jeżeli macie nagrane w studiu, na przykład przy słabym oświetleniu, to, albo przy jakimś kolorze, który Wam się nie podobał, to możecie to zmienić za pomocą właśnie tych kulek. Możecie zmienić sobie właśnie kolor gdzieś tam, czy też nasycenie w cieniach, w jakichś jasnych światłach. Możecie to wszystko dopasować samemu. Warto się tym też troszkę pobawić i poznać zasady kolor gradingu. Jeszcze dwie rzeczy, o których chcę Wam wspomnieć, ponieważ powinniście wiedzieć i powinniście używać, jeżeli macie wersję Pro, to pierwsza rzecz z nich to jest tworzenie grafik za pomocą sztucznej inteligencji, takich jak Midjourney czy jakieś Leonardo AI. Jest oczywiście tutaj w kapkacie wbudowana możliwość, zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w wersji desktop, czyli na komputery. Macie możliwość tworzyć własne grafiki za pomocą promptów. I zobaczcie, jeżeli przejdziecie sobie do zakładki Media i przejdziecie sobie do zakładki Wygenerowano przy użyciu AI, macie tutaj na dole właśnie możliwość opisania jakiegoś projektu. Jeżeli napisałbym tutaj studio, YouTube, duży telewizor, ultra HD i tak dalej, i tak dalej, nie będę teraz Cię rozpisywał, ale jeżeli chcecie tutaj do, dopisać coś, to dopisujecie, oczywiście zezwalacie kapkatowi na to, żeby wygenerował takie coś CapCut generuje Wam cztery propozycje, które później możecie użyć, ponieważ prawa autorskie na tą chwilę mówią o tym, iż jeżeli coś wygenerujecie, to Wy jesteście ich autorem, znaczy autorem tego zdjęcia. Więc teraz Kapka tworzy nam nasze zdjęcie, i oczywiście to jest zapisywane w chmurze, więc jeżeli wrócicie kiedyś sobie do tego, to zawsze to będziecie tu mieć. I jak widzimy, możemy oczywiście sobie kliknąć, zobaczyć podgląd naszego zdjęcia. Jest to oczywiście próbne, więc jeżeli któreś z tych wybierzecie, to klikacie tutaj na zakładkę HD, czyli możecie sobie to powiększyć, upscalingować, czyli w tym momencie jeżeli wasz obraz jak widzimy tutaj jest taki trochę rozmyty to w tym momencie CapCut tworzy wersję, upscaluje ją, czyli dodaje jej więcej pikseli, tworzy z niej bardziej wyrazisty obraz to też jest bardzo fajne narzędzie w wersji Pro, więc Teraz nie musicie szukać zewnętrznych jakichś programów, które będą Wam upscalingować wasze obrazy. Zobaczmy, tutaj mamy takie rozmyty. Jeżeli klikniemy teraz w to, widzimy więcej detali, widzimy zdecydowanie ostrzejszy obraz, jest to po prostu do użycia, więc teraz możemy sobie to pobrać na komputer. Możemy teraz tutaj opinię zwrotną dać dla kapkata, czy nam się coś nie podoba, czy podoba. I oczywiście możemy dodać na naszą linię czasu. I wygląda to całkiem fajnie, więc możemy podstawić własne studio za nami, własny wygląd jakiegoś biura, jeżeli nie macie takiego miejsca. To jak widzicie działa świetnie, kapkad i możemy sobie podstawić samemu, wygenerować to też również w kapkacie. Kolejną opcją jest tworzenie klipów short. I teraz za pomocą jednego guzika z waszego długiego materiału, który stworzyliście i nagraliście, na przykład nagraliście 10-minutowy film, chcielibyśmy zrobić z tego kilka shortów, które chcecie, chcecie wrzucić na Instagrama jako rolkę, czy na TikToka, czy na YouTube Shorts, to macie taką możliwość po prostu za pomocą jednego guzika, nie musicie samemu tego tworzyć. Wystarczy, że was wybierzecie sobie klipę short i tutaj przerzucicie wasz długi film. Więc przeciągacie jakiś film, który jest długi i AI wykapkacie samemu tworzy Wam propozycje shortów, które możecie obejrzeć. Możecie również edytować, więc jest to bardzo łatwe i bardzo fajna rzecz, która bardzo pomaga. Na sam koniec zostawiłem jeszcze wersję przeglądarkową, właśnie CapCata. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę CapCat.com i zalogujecie się swoim kontem Pro, które zakupiliście, przejdziecie do zakładki Magiczne Narzędzia, to tutaj zobaczycie, że macie możliwość korzystania z naprawdę bardzo fajnych rzeczy z pomocą AI, które CapCat tam oferuje i czasami tego nie widzimy w wersji takiej aplikacji, którą mamy ściągniętą na komputer. Więc jeżeli tutaj sobie przejdziecie, to widzicie, że oczywiście niektóre są w wersji Pro, mają ten znaczek. Nie wiem, dlaczego jest napisane dowolnie, ale może tak po prostu. To jest przetłumaczone i pracujemy jeszcze nad tym. Natomiast to, co tutaj jest z tym guziczkiem, to znaczy, że to jest wersja Pro i w tym momencie macie zmianę długich filmów na shorty. To oczywiście o, mówiłem o tym parę sekund temu, ale macie coś takiego jak model AI, macie coś takiego jak zdjęcia produktu, czy też gdzieś tutaj poniżej inne rzeczy, które są też bardzo fajne. Są to przeważnie rzeczy związane z AI, więc jest to robione w bardzo profesjonalny sposób, czasami z błędami. Ale bardzo fajne rzeczy, którym należałoby się przejrzeć, bo na przykład jest tekst na obraz, to też było w kapkacie w aplikacji, ale nie ma już też takiego obraz z obrazu. W tym momencie, jeżeli tutaj sobie wejdziemy, to mamy możliwość wrzucenia naszego zdjęcia, opisania go promptami i zmiany naszego zdjęcia właśnie w sposób taki, żeby to wyglądało lepiej albo gorzej. Zależy, co wpiszecie. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby wasze zdjęcie było kreskówkowe, to wystarczy ich wpisać na przykład Comic Style albo Sketch Style, cokolwiek, co wpiszecie, będzie za pomocą sztucznej inteligencji przetworzone i wypluty, brzydko mówiąc, wasz efekt. Także te rzeczy pro też warto sobie przejrzeć i oczywiście jest to też w wersji darmowej, jak i w wersji Pro. Wersja Pro po prostu oferuje kilka rzeczy więcej. Wniosek sugeruje wypróbowanie CapCut, zwłaszcza dla początkujących i tych, którzy szukają szybkiego dostępu do typowych funkcji edycyjnych, podczas gdy profesjonalni wideoedytorzy mogą preferować swoje obecne oprogramowanie, ale miejcie oczy otwarte, bo przyszła aktualizacja kapkata mogą nieco zamieszać na ręku i kto wie, co oni jeszcze wymyślą. Na dzisiaj dziękuję za film, cieszę się, że spędziliśmy troszkę czasu, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania i widzimy się już niedługo, cześć!